Cześć, z tej strony Titinka. Serdecznie Was witam na kanale Laserowelowej i zapraszam Was na krótki film, w którym pokażę Wam, jak wykonać dopasowane do wybranych przez nas papierów i dodatków liście ostrokrzewu. Będziemy do tego używać tuszu i pudru do embossingu i wykonamy je na papierze i na kalce technicznej. Ja wybrałam dzisiaj do naszej kartki papiery z kolekcji Love Christmas i taką tekturkę z laserowelowe ze świętą rodziną. Chciałabym, żeby te nasze liście ostrokrzewu, które tutaj wykorzystam w kompozycji, były w kolorze biało-srebrnym. Zobaczcie, jak będę to robić. Na początek sobie tutaj naszykuję obydwa arkusze. Tu mamy zwykły biały papier o gramaturze 230, tu mamy kalkę techniczną. Przyklejamy stemple na bloczku akrylowym. Tuszujemy dokładnie brzegi tych stempli. I odbijamy. Dobra, raz. Zrobię więcej odbitek, na pewno się przydadzą. Stemple odbite. Kolejnym krokiem jest posypanie z tego pudrem do embossingu. Przed tym krokiem koniecznie zamykamy tusz. I teraz delikatnie posypuję to pudrem. Bardzo, bardzo delikatnie. Tutaj mam kalkę. I zobaczcie, co tu się wydarza. Pięknie się to prezentuje. Tu jeszcze troszeczkę. Tu jeszcze troszeczkę. Zobaczcie, ślicznie się to odbiło. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Odłożę to na sekundę tu. Zsypuję puder. I to samo teraz zrobię na białym papierze. Zabawa nasza z pudrem się kończy i teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do nagrzewania. Mam tutaj nagrzewnicę i będziemy teraz grzać te wyembosowane elementy. Tak się to prezentuje. Kalka się nam delikatnie pofalowała. Teraz powycinam te liście, które się pięknie wyembosowały, tak się ślicznie mienią tutaj. No i będziemy ich używać w naszej kompozycji. Zobaczcie, tu mam powycinane liście ostrokrzewu, które odbijałam ze stempli. To są te śliczności zrobione na kalce. Piękne, delikatne, tak delikatnie połyskują. A tutaj są na białym papierze, troszeczkę twardsze, ale też świetnie się prezentują. Do tego mam wycięte elementy z kolekcji Love Christmas. No i tutaj już sobie przygotowałam elementy kartki. Zobaczcie, jak ułożę z tego kompozycję. I teraz tak, troszeczkę tu pozaginam. Zobaczcie, tak się prezentuje gotowa kartka. Tutaj mamy takie warstwowe listki zrobione właśnie przy pomocy stempli i tuszy. W ten sposób możemy dorobić sobie liście czy dowolne elementy
do naszych kartek pasujące do kolekcji, które sobie akurat wybieramy. Mam nadzieję, że Wam ten krótki tutorial się przydał i skorzystacie z niego i już niebawem pokażecie swoje prace z wykorzystaniem naszych stempli. Do zobaczenia!